List niedokończony. Najukochańsza, najdroższa, jedyna, spowszednio mi świat. I coś przypomina mi się sprzed lat. Mgła pamięci opowiada o tobie. Lipiec jak lipiec, nowotwór jak nowotwór, trzyma się nieźle. Drąży korytarze we mnie. Drążę i ja tę myśl o nas. Stoję na barykadzie samotnie, chorągiew jeszcze łopocze. Wykopałem głęboką fosę, bronię dostępu, drwiąc życia. To mnie trzyma. Od łez w stronie, wyschnięta we mnie studnia, rozbrzmiewa kamieniami. Dudni tylko echo. Czasami w ramionach Morfeusza oddaję się marzeniom. Nocami zanurzam na siebie sieć z twoich rzęs i włosów mokrych, wrzosów z regla górnego, z plaży z Mielna, z Gwdy, Wdy, Regi, Bugu. Schodami wyczekuję cudu niepamięci. Najukochańsza, najdroższa, jedyna. O śmierci nie zapominam. Witam wszystkich w czwarty dzień wędrówki. Etap ten dedykuję koleżance Iskierce z Roztosza Wschodniego, która nieraz ratowała mi tyłek w trudnych sytuacjach życiowych. Wszystkiego dobrego, Iskierko. Obiecałem, że nagram film. Nagrywam. Za chwilę ruszam. Około w pół do szóstej będzie. Spod hali Miziowej. Dzisiaj cel. Nie wiem, gdzie ten cel jest w sumie. Gdzieś tam będę starał się dotrzeć. Kawał drogi przede mną. Dzisiaj w planie jakieś 26 km. No nie wiem, czy dam radę. Za dużo trochę. Dlatego tak wcześnie wychodzę. Teraz wam pokażę widoki, jakie są. Uwaga. Tak to się prezentuje. Tam będę szedł. Najpierw na przełęcz Glinne. O, tędy będę szedł. Już mnie turysta jakiś zaczepił. Pan, który też idzie w tamtą stronę. Może dlatego, może będziemy z nim szli razem. Zobaczymy. No muszę gonić, żeby mi nie zjał. Chociaż szczerze to lubię samemu wędrować. Jeszcze rzut oka tutaj. Stamtąd przyszedłem. Tak, czwarty dzień moich zmagań z górami. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dziś pogoda zdecydowanie inna niż przez pierwsze 3 dni i powiem wam, że nie narzekam, ponieważ jest
przyjemny chłodek. Mgły poranne osiadły nad wzgórzami. Teraz jeszcze one się utrzymują gdzieś tam w dolinkach. Także idzie mi się bardzo dobrze. Nie narzekam w zasadzie. Być może dlatego, że nie ma właśnie takiego gorąca. I robię mniejszy, robiłem jeden tylko przystanek, gdzie się troszeczkę nawodniłem. Ach. Iskierko, pamiętaj, trzeba zachować pogodę ducha, mieć więcej optymizmu w sobie. Mieszkasz w pięknych okolicznościach przyrody. Żyć, nie umierać. Wszystkiego dobrego dla ciebie, koleżanko moja. Trzymaj się serdecznie. Stamtąd przyszedłem i ominąłem schronisko na głuchaczkach i nic sobie nie zjadłem, ani wody. I teraz mam ból tyłka, bo mam zamarkowe szczawiny do schroniska 3 godziny. Trochę jeszcze wody mi zostało. Dobrze, że nie ma żaru z nieba. Tam będę się wspinał zaraz. Chwileczkę przerwy, godzina 11:30, także czas niezły. Jeszcze 8 km. I jak mi się uda tam dojść, to będę 26 z haczkiem dzisiaj. No to zadowolony jestem, bo na razie daję radę. Nic na siłę, ale powoli do przodu, systematycznie. Ale przyznam się, że no 3 godziny wspinania mnie czeka. Ale zjadłbym coś. Przeliczyłem się. Mam jeszcze trochę orzeszków. Pochrupię zaraz. A co tam u ciebie, Iskierka? Dobrze? To tak trzymać. Pamiętaj, dbaj o siebie. Bo życie jest piękne. Od czasu do czasu. Dobra. Kończę. Trzymajcie się. Oj, i znowu włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć. Masakra. Reżyser, kurw, przestać przeklinać. A, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że wewnętrzny mój osobisty dopomina się, żeby pozdrowić wszystkie moje osobiste narzeczone i druhów zazdrośników. To on jest taki filut, filcyk jeden. A z kolei wewnętrznego osobisty to mówi w końcu: przestań świrować, może byś coś napisał nowego. I tak oni sobie prowadzą dialog, nie zważając na mnie. A przecież jestem jeszcze ja, który musi jakoś ogarnąć tą rzeczywistość. I czyli ten szlak. No, ale myślę, że już się z tym szlakiem dogaduję. Nie chcę zapeszać, nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo mi coś prawie w biodro wlazło i nie chcę wyjść. Zaśpiewałbym piosenkę jakąś. I chyba sobie dzisiaj potem zaśpiewam, jak tam dojdę, zjem, pojem. To może zaśpiewam. A tymczasem jeszcze łyk wody zrobię, zostawię sobie, naprawdę niewiele mi zostało. 200 ml może, kurczę. Niedobrze. Może gdzie jakiś strumień będzie w okolicy. Także idziemy. Ja, mój wewnętrzny osobisty i wewnętrzny wewnętrznego osobisty. Bo jest nas trzech. Ale to już wiecie, kto czytał moją osobistą grafomanię. Do usłyszenia. No i złapał mnie deszcz. Jeszcze mam jakieś godzinę 30
do tego schroniska PTTK. Założyłem kurteczkę, kondonik na plecaka, a plecak na kamerę trzeba będzie schować też, żeby nie zamokła. Takie techniczne aspekty podczas wędrówki w deszczu. A tak już od godziny grzmi. No a teraz w końcu burza dotarła. Tam gdzieś błyska cały czas, a zaraz zagrzmi. Ale w końcu deszcz mnie złapał. No trudno, no. Nie można mieć wszystkiego. Dobra. O, słyszycie? Praktycznie cały szlak dzisiaj idę sam, nikogo nie ma. Jeden pan tylko schodził z hali miziowej tam ze mną. On wszedł troszeczkę wcześniej, z Bydgoszczy. Ale udał się w inną stronę. Dobra, pakuję plecak na bary i idę dalej. Do usłyszenia. Specjalnie dla was muzyka gór, muzyka potoku. Oj, drapie się. Grzmi i pada. Pięknie jest. Do miłego.